Rzepak jest bardzo wymagającą rośliną, zarówno ze względu na wysokie potrzeby pokarmowe, jak i wymagania intensywnej ochrony. Ten sezon jest dla rzepaku wyjątkowy. Jak z uprawą jego ozimej odmiany radziły sobie gospodarstwa w południowo-wschodniej części Polski? Czy rolnicy zdążyli wykonać wszystkie zaplanowane prace? Między innymi o tym w dzisiejszym odcinku Nawozów Non-Stop. Sezon 2017-18 zdecydowanie różni się dla poszczególnych części Polski. My z kamerą odwiedziliśmy południowo-wschodnie części kraju. Jak informują plantatorzy i specjaliści od rzepaku, pierwsze problemy pojawiły się tu już jesienią. Dość duża ilość opadów w trakcie wegetacji jesiennej powodowała to, że rolnicy mieli problemy z zabiegami ochrony roślin z jednej strony, z drugiej strony bardzo intensywne na naszym terenie naloty szkodników, przede wszystkim śmietka kapuściana. To był tutaj u nas, na naszym terenie, również na naszym polu największy problem, jeżeli chodzi o jesień. Poza tym również mieliśmy dużą presję ze strony suchej zgnilizny kapustnych jesienią. Długa, trwająca nawet do początku stycznia aura jesienna to nie jedyne zmartwienie. Później przyszła bowiem zima, która jak na tę porę roku okazała się niezwykle kapryśna. Nie było stabilnej zimy, to znaczy okresy z temperaturami ujemnymi przeplatały się z okresami z temperaturami dodatnimi. To sprawiało, że te rośliny nie do końca odpowiednio zimowały. Na przełomie lutego i marca przyszedł okres takich naprawdę intensywnych mrozów tutaj na naszym terenie. Mrozy dochodziły do minus 20 stopni przy gruncie. Trwało to ponad tydzień. Na szczęście mieliśmy okrywę śniegową. Ona nie była duża, bo na poziomie 5-10 cm, ale to wystarczyło do tego, żeby tutaj rośliny dobrze przezimowały. Niestety nie wszędzie stanowiska zostały zabezpieczone dzięki okrywie śnieżnej, co przy niskich temperaturach, zwłaszcza przy gruncie, przysporzyło wielu problemów. Jeśli dodamy do tego wspomniane jesienne kłopoty, to przezimowanie nie było takie, jakby życzyli sobie tego plantatorzy. Kolejnym zaskoczeniem była zmienność temperatury pod koniec zimy, która bardziej przypominała lato niż wiosnę. Od 5 kwietnia obserwujemy już z kolei bardzo wysokie temperatury. Można powiedzieć, że takie niespotykane jak na ten miesiąc. Grubo powyżej średnich z wielolecia. Spowodowało to bardzo intensywny rozwój w krótkim czasie tego rzepaku. I to w zasadzie z dnia na dzień obserwowaliśmy przyrosty tego rzepaku. Nie wiem, między 10 a 20 kwietnia ten rzepak przyrósł ponad pół metra. Także to był bardzo intensywny, taki szybki wzrost. Znaczące podwyższenie temperatury oraz szybkie wznowienie wegetacji sprawiły kolejne trudności w postaci łączenia się w czasie wielu prac przy różnych uprawach. Producenci rolni mieli zatem duże problemy, aby skoordynować ze sobą i przeprowadzić wszystkie zaplanowane działania. Rok 2018 jest zdecydowanie inny aniżeli 2017. W tym roku wszystkie zabiegi praktycznie zbiegły nam się w jednym czasie. Temperatura jest tak wysoka, że w tej chwili mamy i robienie zabiegów w rzepaku, i pryskanie kukurydzy po siewie oraz skracanie zbóż. Wszystko się zbiegło w jednym czasie. My akurat w naszym gospodarstwie poradziliśmy sobie i nie było to problemu, chociaż pracowaliśmy codziennie do godziny 20-21. No z jednej strony oczywiście spowodowały to warunki korzystne do rozwoju, także rzepak miał powiedzmy odpowiednią temperaturę, odpowiednie uwilgotnienie i dzięki temu tak się rozwijał. Natomiast z drugiej strony oczywiście pojawiły się problemy z tym związane. Przede wszystkim te kwestie zabiegów agrotechnicznych. Rolnicy po prostu nie mieli czasu terminowo wykonywać wszystkich zabiegów, prawda? Jeżeli mówimy o tym, tutaj szczególny problem był ze skracaniem tym wiosennym rzepaku, gdzie w zasadzie rolnicy mieli 2-3 dni na to, żeby w odpowiednim momencie zrobić ten zabieg, prawda? Także to trzeba było naprawdę się wstrzelić. Nie wszystkim się udało. I przez to również te rzepaki mogą tak znacząco się różnić. Przeoczone nie zostało jak na razie nic, chociaż teraz już widać, że jest dużo szkodnika na rzepaku, chowacza i słodyżka, i trzeba dzisiaj pryskać. A najgorszym było trafić w skracanie rzepaku, bo wyskoczył momentalnie. Nie tylko nietypowa w tym roku aura mogła stanowić problem w uprawie rzepaku. Jeżeli chodzi o szkodniki, w tym roku
Ja osobiście nie obserwuję jakiegoś dużego nalotu tych szkodników łodygowych, czyli chowacza czterozębnego i chowacza brukwiaczka. One były te naloty, ale nie były to tak silne i intensywne naloty, jak chociażby obserwowaliśmy w latach poprzednich, prawda? Także tutaj pod tym kątem trzeba było naprawdę indywidualnie każdą plantację oceniać, sprawdzać, jak to wygląda i ewentualnie reagować jakimiś zabiegami insektycydowymi. Natomiast oczywiście słodyszek rzepakowy, jak co roku, on występuje w dużym nasileniu, również w tym roku w bardzo dużym nasileniu i tutaj już też trzeba było wykonywać zabiegi. Niektórzy rolnicy już nawet dwukrotnie robili zabiegi, bo tego szkodnika jest w tym roku dużo. Uprawa pod gołym niebem to zdecydowanie najtrudniejsza część pracy w gospodarstwach. Wpływ czynników zewnętrznych odgrywa w niej kluczową rolę. Pamiętać należy zatem o regularnym obserwowaniu upraw w celu zmaksymalizowania efektywności naszych działań.